Tragiczny wypadek na autostradzie A1, droga w kierunku Gliwic, była zablokowana przez kilka godzin, jedna osoba nie żyje. Do wypadku doszło około godziny 9 w okolicach węzła woźniki. Bus zderzył się z samochodem ciężarowym. Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący busem marki Ford najechał na tył stojącego w zatorze drogowym pojazdu ciężarowego. Siła uderzenia była na tyle duża, że Ford odbił się od naczepy, przesunął dalej po pasie ruchu i uderzył w tył naczepy kolejnej ciężarówki. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń, zginął pasażer Forda kierowca busa trafił do szpitala w Częstochowie.